Hello na kanale we Vlogmasie numer 3. Dzisiaj pokażę Wam moje zakupy wczorajsze. Naprawdę nie miałam czasu, żeby ich rozpakować i ciągle czekają w kuchni, żeby Wam pokazać. Większość mogliście widzieć w poprzednim filmie, jednak mimo wszystko zrobimy otwarcie live i przetestujemy sobie to białe Tofifi, którego jestem bardzo ciekawa. Kurczę, ostatnio tak mi powieka drga. Chyba to jest wypłukany magnes albo żelazo, jakieś niedobory. Muszę chyba jakieś suplementy łyknąć, bo normalnie tak mnie to irytuje, że szok. Ach, to już po prostu starość. Powiem Wam, że jak się skończy tak 25, to ja od tego czasu, wiecie, a tu trochę w plecach strzyka, a tu rękę podniosę, coś w barku skoczy. Kiedyś takich problemów nie było. Dlatego idę się posilić tą czekoladką na pocieszenie. Dobra, a więc biorę się za... Najpierw za czekoladki, bo taka jestem głodna. A obiad zazwyczaj robię tak, aż nie wiem, aż Daniel wróci, żebyśmy zjedli razem, bo ja bardzo lubię jeść wspólne posiłki. Patrzcie, jaka w ogóle słodka torba. Takie truskaweczki. Kupiłam ją w Normalu za chyba 20 koron. I bierzemy się za to Tofifi. Czekajcie, powinnam robić open box profesjonalnie, a nie... O. Jeszcze lustrzane odbicie. Prezentuje się tak. Powiem Wam, że zwykłe bardzo lubię, bardzo. Aż sięka mi już cieknie na samą myśl o jedzeniu takich dobroci. A jest takie trochę od spodu brązowy. Wiecie co? Jakbym nie wiedziała, że to jest po prostu jako białe Tofifi, to bym chyba nie poczuła różnicy. Drugie dla pewności. Niezła kumstwa. To wszystko na potrzeby testów. I chomik. Ale naprawdę nie czuję żadnej różnicy. Może bym miała dwa smaki obok siebie i naraz próbowała, to było inaczej. Ale tak jak teraz, to bym powiedziała, że po prostu jem Tofifi. I kupiłam Pumpkin Spice Pie. To jest po prostu żel pod prysznic. Tak pięknie pachnie. Po prostu dyniowa przyprawa. Dyniowe ciasto, taki typowy jesienny zapach. O, bąbelek. I niby powinno być już świątecznie w nawiązaniu do vlogmasów, ale jak zobaczyłam, ja lubię bardzo ten zapach. Stwierdziłam, że muszę kupić. Zwłaszcza, że ostatnio Daniel się pyta, bo w prysznicu mamy takie plastikowe pojemniki, jak na przykład macie na basenach i tak dalej, że przyciskacie i żel wypada. No i ostatnio Daniel się mnie pyta, jak tam używasz tych plastikowych pojemników, no, tu, które mamy w prysznicu? A on mówi, tak, no spoko są. A to było pytanie podchwytliwe, bo on wiedział, że już od dawna nic tam nie mam. Chyba z jednej strony mam swoje, a z drugiej strony on ma swoje. I po prostu ja go używałam, jakbyś nie po drodze mi ciągle było do sklepu iść, żeby coś kupić. O, to. I wyszło, że pusty pojemnik, tak, używam, fajne, no. Tak samo kiedyś mojej siostrze Kasi. Możecie ją znaleźć na kanale na YouTubie o nazwie Florydzianka. Kupiła sobie jakieś tam piankę oczyszczającą do twarzy, do zmywania makijażu czy coś tam, i podaje mnie i zabrałam, bo wiecie jak to jest między rodzeństwem, kiedy jedna sobie kupiła, to drugiej nie chciała dawać, bo ona wydała pieniądz i tak dalej. Kasia, to jest knyrusia. Ale to był bardzo stary czas, jak jeszcze się było nastolatkami, to wiecie, każde kieszonkowe się na swoje głupoty wydawało i nie chciało się za bardzo z tym dzielić, bo każdy miał swoje. I wziąłam jej tą piankę, jak była na dole w kuchni, i se potajemnie tam, wiecie, umyłam całą twarz, zrobiłam sobie spa. Jezu, jak mnie uczulenie złapało, cała czerwona twarz i tak dalej. No i się wydało, bo musiałam powiedzieć, a co mi się stało, że mam takie uczulenie, że mnie tak swędzi. No bo użyłam Kasi pianki i pokarało to złodziejstwo. No, albo jak się ciuchy pożyczało i zanim wróciła ze szkoły, trzeba było szybko na szafę zanieść, żeby tylko nie zauważyła, że się brało. Powiem Wam, że takie czasy to tak dobrze wspominam. Wtedy to były walki, nieraz pamiętam jak mnie za nogi ten targała po tym, po wykładzinie, żebym z pokoju wyszła. Ale tak jak człowiek teraz wspomina, to fajnie było. Te plecy zdarte, ajajaj. Teraz to się śmiać chce, ale wtedy to były naprawdę dramaty i kłótnie. No ale tak to już jest, myślę, że każdy kto ma rodzeństwo, to przeżywał podobne sytuacje, a później jest miłość i tak dalej.
Ale to też nie znaczy, że wiecie, że coś było nie tak, bo ja myślę, że to jest normalne, że każdy tam troszkę zawsze się kłóci, jakieś bitwy są. Ale bardzo dobrze wspominam i na pewno Kasia i Kara też, więc spoko. No, to kupiłam zwykle do zmywania makijażu z Nivea i z garniera. Piankę też do usuwania makijażu. No nie wiem, kupiłam bez żadnej czytania recenzji, bo w sumie nie chciałam już tak długo siedzieć w tym normalu. Zazwyczaj staram się czytać recenzje, czy są dobre. Zobaczymy, wypróbujemy. Też staram się zużywać wszystkie rzeczy, które mam w łazience, bo ostatnio znalazłam nawet kremik do stópek, który miał ważność do 2022 roku. Więc zobaczcie, jak ja muszę mieć zapasy. Ile tego towaru w szafie jest, że ja znajduję rzeczy, które już są praktycznie 3 lata po dacie ważności. I tu nie ma czym się chwalić, bo tak naprawdę to jest skandal, że się kupuje ten konsumpcjonizm, nie używa. Ale co myślicie, że ja wyrzucę ten krem? Tam dużo nie zostało. A na stopy. Zawsze jak jakiś krem się nie sprawdza, to potem jest dobra, będzie do wcielania w łokcie czy coś. Nic się nie zmarnuje. Najwyżej mi stopy odpadną. Dajcie poza tym znać, czy używaliście kiedyś czegoś, co było po dacie? I na przykład właśnie wysypka jakaś wam wyskoczyła, czy co? Nie wiem, kiedyś słyszałam, że chyba to Unia Europejska wymagała, żeby na wszystkim były daty, nawet na takich rzeczach, co w sumie nic się za bardzo nie może stać. No nie mam pojęcia. Ale to jest dopiero hit. Mam jeszcze jedne. To już jadłam wiele razy. Kiedyś to było jako owocki, teraz są tak jakby zwierzątka. Te żelki są przepyszne. Otworzę. I one mają tak jak mają kolorki, takie mają smaki. To jest taki dinozaur. Czekajcie, bo nie wiem, czy się w smaku coś nie zmieniło. To jest chyba lew, ale nie jestem pewna. Zmieniło się coś chyba. Wcześniej one nie były aż takie twarde. Miały trochę inny smak. Nie wiem, czy to te topi film ciągle zmienia walory smakowe. Dlatego już trzeciego chciałam. Jest troszeczkę inny smak, tak myślę. Jak były owocki, to smak był trochę inny, nie były też takie twarde. Mimo wszystko nadal są dobre. Ale poprzednia wersja chyba smakowała mi troszeczkę lepiej. I teraz czytam, że to jest z Holandii. Jeśli są to osoby z Holandii, potwierdźcie, czy to jedliście. Czy może próbowaliście starej wersji z owockami i czy też czujecie jakąś tam różnicę. I kupiłam od razu też kwaśne na spróbowanie. Widziałam już wcześniej, że były. Ale mówię, jedne wystarczą, a tak teraz się szarpnęłam i dwie naraz. Dobre. Ale nie są takie kwaśne, żeby tak były jakieś takie gumy, szok się nazywały. One były dosyć kwaśne. A te są takie niby kwaśne, ale pycha, polecam. Jak lubicie żelki, na pewno wam będzie smakowało. Niam, 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 niam! Uwielbiam słodycze. A potem krosty. I to musiałam kupić, bo chyba było za 10 koron albo 14, coś takiego. Julius, czyli świąteczne pianki. To wszystko na potrzeby filmu, tak jak mnie nie zna tych smaków. A już tak, nie chciałam zjeść. Taki po prostu mikołajek. Dobre. I bardzo w Norwegii popularne. Jak będziecie w Norwegii w okresie świąt, to warto kupić. No po prostu smakuje. Ale po prostu smakuje jak pianki. A się długo gryzie. Więc to jest dla łakomców, bo muszą gryźć i gryźć i gryźć. Nie, że trzeba długo gryźć, bo są twarde. Tylko nie wiesz, jak ciężko je tak rozczłonkować. Dobra. To było z normala. Przechodzimy teraz do świątecznych gratów. Mama na pewno się nie obrazi, że otworzę jej kartonik, bo byłam w Plantaszyn. Nie będę jej otwierać, żeby sama się cieszyła. Chcecie na przykład zrobić sobie te świąteczne wioski, to tu była za 70 koron z 400. Taka po prostu jakaś buda kempingowa, Mikołaj stoi, jakieś choineczki i na tej budzie właśnie takie lampeczki zapalone, więc spoko. Mama gdzieś to na pewno da, moja mamusia uwielbia klimat świąt, uwielbia ozdabiać wszystko. Z każdej strony jest pełna dekoracja. Jak powiem na święta, na pewno coś nagram i zobaczycie, że ona to normalnie uwielbia te klimaty,
z jednej strony jakieś ozdoby, z drugiej choina wielka stoi na dworzu, w domu. No, mama to jest mama. Wiem, z takim mam, kurczę, takie ciągutki do kupowania takich gratów, no. A potem pieniądze wydane. Kolejna rzecz, takie samochodziki. I one są na baterie. Zaraz ja pójdę po baterię, żeby to przetestować w ogóle, co to się dzieje. A! Dwie takie cienkie baterie. Przyniosę zaraz i przetestujemy. Jedziesz! Ale elegancki! Jest taki i biały, i czerwony. Super z tymi lampkami zapalonymi, no kurde! Miałam dwa białe, jeden czerwony, bo czerwony był ostatni, ale myślę, że i ten gdzieś się upcha. I właśnie moja siostra też chciała jednego takiego samochodzika, więc kupiłam ogólnie trzy sztuki. Fajne, urocze i te światełeczka. A te takie co? To nie zauważyłam, że jedno tak wystaje mocno. No kurde. Ajaj, zobaczcie co to. Jedno takie wystające, o co tu chodzi, panie? No nic, Karolinka dostanie. Jak to zobaczy ten film, to powie, nie? Tamte chce, które nie ma światła. Drugie miasteczko z takimi choineczkami, też dla mamuni mojej. Tu macie wystające lampki LED. A może zapalę to, skoro to nie jest zapakowane. Patrzcie! Jak mój wziąłem kij wystawowy. A, no, się cieszyłam, że są te w środku. Baterie. Baterie rozładowane. No, jeszcze muszę po nich baterie wyrzucać. Ajajaj. I co? Let's go. Nie patrzę jeszcze. A, też spoko, się, że mam kolorowe, ale tak też wygląda ok. Jest bałwanek z garnuszkiem na głowie. Choineczki, tu jakiś strumyk płynie zwolna. Jest ok. Dzieciaki tu lepią bałwana i tak biega, ten biegnie po śnieg. No, mamisia na pewno się będzie podobać. Ale baterię wyjmę. Lepiej mamusia leć po baterię. Hop. Miałam jakieś lalkę płaczącą, pamiętam, że baterie mi się w niej wylały. Więc mama, to wszystko dlatego, żeby ci się czasem moje baterie nie wylały w środku. Tylko i wyłącznie. Tutaj kupiłam też dla Karolinki dwa takie domki piernikowe. Może sama powinnam też takie sobie sprawić. Są tyle różnych domków, ale naprawdę są super. No i są takie domusie. Jeden taki, i drugi taki. Cute. Ale mi ta powieka drga, no to jest masakra, masakra. No i gwiazdy tego wieczoru. 6 sztuk. Aż mi szkoda je wyjmować. Kupiłam sobie 6 tych bombeczek ślicznych, co jak już nagrywałam wam przegląd półek właśnie z Hagelandu, no to ja widziałam te bombki. I one już wtedy do mnie mówiły, że mam je kupić. O, jaka cudowna, no nie, no cudowna, jest piękna. I kupiłam 3 takie. I 3 takie okrągłe kule. No piękne są. Co to za cudajniko? No nie wiem, no mi się tak podoba. Jest piękna. Bombeczka. No tak, więc zobaczcie, jakie cudowne. I tam była promocja 3 bombki w cenie 2, czyli za 6 bombek zapłaciłam 400 koron. O, ja chyba chcę się tych pozbyć bombeczek, a gdzie 100 była za jedną. Piękne, no jestem bardzo z nich zadowolona. To nic, że choinki nie ma, bombki w razie W czekają. Co, i to by było na tyle z tego przeglądu. I tyle z tego Vlogmasa, więc dzięki za towarzystwo, zakupki jakie są, takie są. Już tutaj pianki na mnie znowu wyglądają, więc teraz je wciągnę. Ja nie mogę mieć w domu słodyczy. Jakiś czas temu kupiłam sobie naprawdę dużo batonów. I co? Wszystko wciągnęłam, bo było. 2 dziennie, 3 dziennie. Nie, ja nie mogę mieć w ogóle słodkiego, więc to trzeba szybko opitolić. I tyle. Tak więc dzięki za oglądanie. Wpadajcie na Instagram i Kesteres Vlog. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!